Siemanko, blachoświry. Witam na kanale Metalmaniak. Po dłuższej przerwie Papa Smurf wrócił do wioski. Dzisiejszy odcinek poświęcony w 100% rollerom Biro Profil z Węgier, tym oryginalnym. W tym odcinku pokażę Wam, jakie są różnice między tymi rollerami. Pokażę Wam też, jak posługiwać się wszystkimi tymi zabawkami. Tak więc wytłoczymy sobie coś razem, wspólnie, na wizji. Życzę Wam gorącego seansu i żeby nie przedłużać, startujemy! Moja przygoda z rollerami Biro Profil rozpoczęła się przypadkiem, kiedy to w roku 2019 razem z moim serdecznym przyjacielem Pawłem Moskalem. Paweł, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Wybraliśmy się do Mińska na zlot Kijanki. Kijanka, jeśli ktoś jeszcze nie wie, jest taka grupa na Facebooku, grupa zajawionych blacharzy za wschodniej granicy. I na tym zlocie poznaliśmy Daniela Biru. Daniel, if you are watching this video, greetings from Poland, you are the best man. Pozdrowienia dla Daniela. Daniel przyjechał na ten zlot z rollerem. Wszystko zaczęło się od takiej konstrukcji mniej więcej. Znaczy nie wyglądała ona w ten sposób. Był to roller, też tarcza powiedzmy 1,5 mm, kształt bardzo zbliżony do tego tutaj, z drewnianymi rączkami. Takimi drewnianymi, jakbyśmy jakiś taki stary kozik, dwa koziki tam takie od dziadka junęli ze strychu. To takie rączki to miało. I Daniel pokazał, co tym można zrobić. I powiem Wam, że wszystkim urwało po prostu jajca to, co on pokazał, co zrobił. W ogóle nie chodziło, znaczy sam pomysł tego prostego narzędzia, bo jest ono bardzo proste, to w zasadzie wystarczą dwie rączki, jakieś łożysko i kawałek tarczy, nawet diamentowej od Flexa. I da się już jakieś takie gięcia wstępne tym zrobić. Ale Daniel pokazał coś nowego. I od tego się zaczęło. Ja totalnie się zajarałem. Kilka miesięcy po powrocie do Polski pojawił się pierwszy produkt i wyglądał on w ten sposób. Był to taki secik dwóch rollerów i to jest taka baza. Bo teraz zaczniemy sobie opowiadać. Opowiem Wam wszystkie różnice między tymi rollerami, ale to jest produkt wyjściowy, czyli roller, dwie rączki, poliamidowa, tarcza narzędziowa, stal, niestety i to rdzewieje. I to jest wersja original. Pierwszy roller, jaki został wypuszczony przez Biro Profil. Właśnie to ten. I druga tarcza, 15 do takich wobleń bardziej okrągłych. Zaraz sobie o tym będziemy wszystkim rozmawiać, ale to jest kawałek historii. Dajcie znać w komentarzu, kto ma taki zestaw. Jestem bardzo ciekawy, bo kilka osób nawet ode mnie kupiło takie zestawy, więc powinno kilka osób takie coś mieć. I pierwsza tarcza miała 80 mm. Pierwsze narzędzie, tutaj właśnie pierwsza edycja sprzed 4 lat. 80 mm wysokości. Jego wadą, może zaletą mniejszej tarczy jest większa precyzja, ale wadą jest to, że 80 mm to jest na tyle mały wymiar w tej konstrukcji, akurat z rączkami na bokach, że palcami często się haczy o blaszkę, po której jeździmy gdzieś tam, a jeżeli już jest gdzieś jakieś przetłoczenie, to w ogóle często się będzie haczyć palcami tutaj, kostkami. Skoro jesteśmy już przy rollerach, freehand rollerach, czyli tych takich podstawowych rollerach, ja może to odłożę. To tak, mamy trzy wersje generalnie, jeżeli chodzi o freehand rollery. Wersja original, najtańsza, biały poliamid i tarcza stal narzędziowa. Drugi, kolejny, troszkę droższy. Będzie model hybrid, czyli mamy rączki z czarnego poliamidu. To jest podobne mniej więcej, chyba nawet prawie że to samo. Ten chyba jest bardziej miękki, takie mam wrażenie. Ale mamy już tarczę ze stali nierdzewnej, czyli to nam już nie będzie rdzewiało i to jest już mega sztos według mnie.
No i model premium, czyli ten najdroższy, on ma troszkę węższe rączki, jak zauważycie, ale jego waga no jest dwa razy cięższa gdzieś około niż hybrid czy original. I on już samym ciężarem, jak jedzie, to już nadaje jakieś gięcia. No, zaletą jest tego, że to chyba jest niezniszczalne według mnie. I skoro jesteśmy już przy freehand rollerach, tych takich klasycznych 100 mm, tu mamy premium z rączkami na stałe, a tutaj mamy zestawiki. I teraz tak, secik dostajemy w takiej oto walizeczce systemowej. Bardzo fajna walizka. Teraz mamy dwie rączki i dwa ostrza, i to są dwa ostrza takie jak najczęściej są dostępne właśnie w konfiguracji 1,5 mm albo 15 mm. Ten jest do wyobleń, ten jest do ostrych wytłoczeń. I teraz tutaj w walizce mamy dokładnie te same dwa narzędzia, tylko jedne rączki. System opatentowany Daniela Birolock. Klikamy, zakładamy drugą rączkę. I jedziemy. To w ogóle nie wypada, nie ma szans, bardzo fajnie się to wszystko trzyma. Rozkłada się też bardzo łatwo, samo zeskakuje, więc naprawdę bajerka. O ile mieliśmy w tych klasykach wersję original, tu w walizkach już wersji original w ogóle nie mamy. Jest tylko opcja hybrid albo opcja premium. Hybrid, czarny poliamid, stal nierdzewna, tutaj full nierdzewka. Teraz dla porównania założymy rączki do modelu premium. Tak wygląda. I tu mamy ten sam model z rączkami na stałe. Ten jest jeszcze cięższy, jakby co. Jeżeli chodzi o aspekt cenowy, to wychodzi z walizką taniej niż dwa takie narzędzia osobno. Minusem jest, że tylko jedna osoba w danym momencie może pracować na jednym ostrzu. Tutaj dwie osoby mogą pracować naraz, bo są to dwa niezależne narzędzia. Ok. Kolejną grupą rollerów będą detailery tarcza 50 mm. Tak prezentuje się ten zestaw. Rączka z systemem mocowania Birolock, druga rączka dokręcana. Każdy z tych zestawów jest numerowany. Detailer został zaprojektowany do wytłaczania mniejszych detali. Tam, gdzie tradycyjny roller z tarcią 100 mm już nie da rady, bo jest za duża, wtedy z pomocą przychodzi nam to urządzonko. System mocowania Birolock. 6 tarcz w komplecie, 1,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 15 i 20. Taki kloc ciężki. I wygląda to tak, że zakładamy i dzięki w ogóle temu w ten sposób zamocowanym rączką mamy większą kontrolę i lepiej widzimy, co wytłaczamy. Nie musimy tam gdzieś zaglądać, tylko wszystko ładnie widać i w ogóle precyzja wytłaczania dzięki zastosowaniu takiego uchwytu jest sztos. Mnogość tarczy, wiadomo, te są do wyobleń różnych tam i tak dalej. Mamy w komplecie 6 sztuk. I teraz to narzędzie też występuje w dwóch wariantach. Mamy opcję premium, gdzie mamy rączki stainless steel i tarcze tak samo, oraz wersję hybrid, czyli poliamidowe rączki, lżejsze. Tu już kwestia preferencji, wydaje mi się, bo tarcze są identyczne jak w przypadku opcji premium. Set, który Wam teraz pokażę, to taki trochę miks, bo jest to połączenie detailera z freehand rollerem, czyli mamy połączenie tarczy 50 mm i tarczy jednostronnej 1,5 mm. I jeżeli macie już detailera, to takiego zestawu nie musicie kupować, bo tutaj pasuje nawet tarcza 1,5 z takiego zestawu. To jest wszystko kompatybilne.
Tylko ma tutaj to mocowanie z tej strony, ale to w niczym nie przeszkadza. Można nawet tutaj rączkę założyć w razie czego. I mamy dodatkową opcję rolowania. Dwie tarcze w zestawie Industrional 50 mm i 100 mm, obydwie grubości 1,5 mm do ostrych wytłoczeń. Kolejnym zupełnie odrębnym narzędziem będzie Chaser. I tutaj mamy również dwie opcje materiałowe, 100% czarny poliamid, główki również poliamidowe, bardzo leciutkie i 100% nierdzewka, ciężkie, również wszystko w systemie Biro Lock. I zauważcie, że tu wszystko ze sobą współgra, można sobie założyć tutaj na to. Można wziąć takiego na przykład, na tą rączkę założyć też. Wszystko ze sobą pasuje, bo jest to jeden zintegrowany system. Chaser do drobnych detali. W ogóle obczajcie to. Przed zabawą z chaserem polecam włożyć go do ciepłej wody na 5 minut. Taki tip od metalmaniaka. Dobra. To już mamy chasery. No i na koniec totalna perełka wśród tych zestawów. Detailer i chaser w jednej walizce. Coś pięknego. Wszystkie te zabawki, o których rozmawialiśmy, znajdziecie na stronie oficjalnego polskiego dystrybutora, czyli na stronie naszego sklepu metalmaniak.shop. Jeśli chodzi o samą czynność rolowania, to będziesz potrzebował kawałek blaszki. Nie ma znaczenia jaka blaszka, każda blaszka o grubości do 0,7-0,8 mm nadaje się pod roller. I potrzebujesz jeszcze matę pod blaszkę. I jedziemy. Kiedy mamy już wszystko przygotowane, możemy rozpocząć rolowanie. Jeżeli chodzi o proste przetłoczenia, jakieś cyferki na blaszce czy cokolwiek, takie pierwsze kroki, to ja zawsze proponuję wytłoczyć rollerem 1,5 mm obrys. Następnie będziemy blaszkę odwracać i będziemy ją wytłaczać na zewnątrz, aby na właściwej powierzchni uzyskać efekt wypukłości. No i pociśniemy coś tam na freestylu. Nie wiem, dajmy na to jakąś strzałkę. Takie proste, banalne coś. Jeżeli chodzi o nacisk sam na rolera, zależy też od materiału i tak dalej. Jeżeli będą to miękkie materiały typu jakieś aluminiowe blaszki, nie trzeba wcale wiele siły w to wkładać, zresztą trzeba to wyczuć, bo kiedy przesadzisz z energią, to ta blaszka ci się powygina za mocno. Chodzi o to, żeby cała płaszczyzna została taka w miarę równa, a żeby wytłoczyć to, co chcemy uzyskać na blaszce, jakiś efekt, tak? Czyli chcemy w tym przypadku wypchnąć lekko strzałkę na zewnątrz. Więc ja sobie tą strzałkę najpierw obrysuję. Jakiś taki prosty kształt. Blaszka już zaczyna się naprężać, ale to jest normalne. No powiedzmy. Wyszło nam takie coś. Dobra. Teraz blaszkę odwracamy. I żeby uzyskać, możemy oczywiście posłużyć się rollerem z grubą tarczą, uzyskać jakiś taki okrągły kształt tej strzałki, ale nawet mając jeden taki roller, możemy pokusić się o nadanie jej trójwymiarowości. Obierzam koło obrysu, robię teraz od drugiej strony obrys, tak około, nie wiem, pół centymetra, niecały centymetr od tej linii do środka, czyli strzałkę w środku jeszcze raz objadę i zobaczymy, co wyjdzie. Ciach. Trochę musiałbym się przyłożyć, ale to tak na szybkości będzie. Chodzi mi tylko o sam efekt, jaki uzyskamy. Narożniczki ewentualnie można lekko wcisnąć. Też będzie fajny efekt.
I mamy coś takiego. A tu mamy wszystko wciśnięte jak gdyby. I dzięki temu, że najpierw zrobiliśmy obrys po tej stronie, wcisnęliśmy blaszkę, potem wycisnęliśmy ją z drugiej strony, ona się mniej więcej równo powyprężała i teraz warto jakieś takie, gdzie są niedopracowane te narożniki, jeszcze gdzieś ta blaszka się wyobla, warto docisnąć jeszcze raz z tej strony, ale tak lekko tylko, z czuciem. Trzeba się tym pobawić i znaleźć swój styl. Teraz taki arkusz jeszcze ozdobimy w jakieś przykładowe fale. Pokażę, co możemy uzyskać. Teraz blachę z powrotem wyprężam tam, gdzie odstaje za bardzo, żeby się ładnie cofnęła. Trochę, żeby wyrównać te wypukłości. O. I mamy takie coś. Natomiast jeżeli chodzi o detailera, on świetnie się sprawdzi, kiedy mamy jakiś mały detal do wytłoczenia, czyli byśmy chcieli jakieś małe kółeczko sobie wypchnąć. Umówmy się, że to będzie kółeczko. To jest takie kółeczko od ręki. I takim detailerem znacznie łatwiej się robi takie kółeczko niż czymś takim, co jest prawie że niemożliwe, bo tu będą takie kreski wyjeżdżały i wygląda to nieapetycznie. Załóżmy jakąś okrągłą tarczę, dajmy na to 8. No i znowu bawimy się w wypychanie. Teraz zrobimy jakiś okrągły kształcik. Można dać szerszą tarczę. 15, żeby nie było tyle tych śladów potem. Teraz jeszcze raz objedziemy dookoła. I mamy taki okrągły kształcik. I teraz, gdyby to kółko miało być jeszcze mniejsze, no to wtedy z pomocą przychodzi chaser. I nim wyoblamy już bardzo mały jakiś detalik okrągły, drobne detale, naprawdę mikro, da się tym już rzeźbić. Nie wiem, czy to widać, trochę trzeba się przyłożyć, ta blaszka już jest wyciągnięta, więc tu w ogóle trzeba się przyłożyć mocno, ale wiecie chyba już mniej więcej, do czego takie coś wykorzystać. No i tak to wygląda na gotowca.
na kolanie w 2 minuty. Tutaj ograniczać będzie Was tylko i wyłącznie fantazja. Ja się już niestety pomału będę z Wami żegnał. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wideo było pomocne, że rozjaśniło choć nieco temat magicznych rollerów z Węgier. No i z tego miejsca zapraszam na kolejny odcinek Metalmaniaka. Widzimy się niedługo. Pozdro!